To, co zobaczycie w tym filmie, ma charakter edukacyjny. Celem niniejszego reportażu, jak i całego kanału, jest rozpowszechnianie wiedzy historycznej i potępienie zbrodni wojennych oraz systemów totalitarnych. Czy pan wierzył w nazizm i Hitlera? Cóż za zbędne pytanie. Wiedzieliście, co Niemcy robią Żydom, że ich mordują. Za kilka dni będzie pan obchodził swoje setne urodziny. Czy jest coś, czego pan żałuje w swoim życiu? Partnerem kanału jest sklep militaria.pl, gdzie trwa zimowa wyprzedaż. Link w opisie. Po długich staraniach dotarliśmy do weterana SS. Spotkaliśmy się z nim po to, aby zadać mu kilka niewygodnych pytań. Witamy w Rydze. Jesteśmy na Łotwie, a za mną widzicie pomnik wolności. Przyjechaliśmy tu w dniu, w którym Łotysze obchodzą święto narodowe Lats Plesis. Łotysze zapalają znicze pod pomnikiem i w ten sposób oddają pamięć i hołd żołnierzom poległym w latach 1918-1919. I to święto nie ma nic wspólnego z nazizmem, ale dokładnie pod tym samym pomnikiem. 16 marca każdego roku wielotysięczny tłum maszeruje, aby oddać hołd Legionowi SS. Kilkutysięczny tłum na czele z weteranami składa kwiaty. Kiedy media światowe piszą o skandalu i o propagowaniu nazizmu, część Łotyszy mówi wprost. W ten sposób chcemy uczcić pamięć bohaterów, którzy walczyli o naszą niepodległość. I dzisiaj właśnie o tym, o łotewskim Legionie SS, o przyczynach powstania, motywach, dla których Łotysze tak ochoczo wstępowali w struktury tej formacji i o zbrodniczym Arise Commando. Ale zanim przejdziemy do sedna dzisiejszego odcinka, mamy dla Was bardzo ważną informację. To nasza kolejna zagraniczna podróż i musicie wiedzieć, że takie podróże możemy realizować przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu, dzięki wsparciu naszych patronów. Jeśli podoba Ci się nasz kanał i cotygodniowe filmy, które nagrywamy, możesz nam podziękować. Kliknij przycisk Podziękuj pod filmem. Możesz też dołączyć do grona naszych stałych mecenasów, żeby wspierać rozpowszechnianie wiedzy o historii. Otrzymasz za to unikalne bonusy, na przykład dostęp do ekskluzywnych filmów, miejsce w napisach końcowych czy zniżkę w naszym oficjalnym sklepie. Wystarczy, że klikniesz przycisk Wesprzyj pod filmem. A my witamy naszych nowych mecenasów. Firmę geologiczną Geonova, Alfard Alfard, Xardas.pl i Kasię Janikowską. Serdecznie Wam dziękujemy. Ale naszą misję podróżowania po świecie i opowiadania o historii możemy też realizować dzięki wsparciu naszych sponsorów. Takich jak, dobrze Wam znany, sklep militaria.pl, który wyposażył mnie w świetną latarkę firmy Olight Baton 3. To mała, świetna latarka z bezprzewodową ładowarką, którą mogę trzymać w każdej kieszeni. Przydaje się w każdych warunkach, jest podręczna. Dzięki wydajnej diodzie ta mała latarka świeci z mocą 1200 lumenów. Poza tym, dzięki świetnej optyce, ma zasięg 166 metrów. Co więcej, ta latarka jest wodoszczelna, przez co można ją zanurzać na głębokości 2 metrów, nawet do 30 minut. Korpus tej latarki został wykonany z bardzo solidnego aluminium lotniczego. Link do tej latarki znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem, a teraz, drodzy widzowie, zapraszamy na kolejny odcinek. Dzisiaj Ryga jest praktycznie nieprzejezdnym miastem i nie ma gdzie zaparkować samochodu. Tłumy Łotyszy zapalają znicze nawet przy miniaturowym monumencie pomnika wolności. W czasie II wojny światowej około 150 tysięcy Łotyszy zasiliło szeregi dwóch wchodzących w skład Legionu dywizji 15 i 19 oraz poszczególnych batalionów policyjnych, nie licząc zbrodniczego Arise Commando, o którym opowiem w dalszej części odcinka. Latvieši, visi kā viens cīnīsies Latviešu leģionā. SS ieroču rindās.
Do dziś trwa na świecie spór. Centrum Wiesentala i Rosja uważa, że trzeba bez wyjątku postawić przed sąd wszystkich tych, którzy służyli w Legionie SS. Zarówno ochotników, jak i tych zmobilizowanych. Tak, musimy pamiętać, że Niemcy na terenie okupowanej Łotwy przeprowadzili aż 5 mobilizacji do Legionu, choć Heinrich Himmler początkowo stawiał na ochotników i głęboko wierzył w to, że da się zastąpić żołnierzy poległych na froncie wschodnim właśnie ochotnikami z krajów bałtyckich. Inne zdanie w tej kwestii mają chociażby Amerykanie. Nie uważają, że wszyscy tak zwani legioniści byli nazistami. Powód tego jest bardzo prosty. Część Łotyszy szczerze wierzyła w to, że stając po stronie Adolfa Hitlera, pomogą aliantom zachodnim wyzwolić Europę Środkowo-Wschodnią spod komunistycznego buta. Mało tego, część Łotyszy walczących w strukturach Legionu SS pełniła funkcję strażników w czasie procesów norymberskich. I to może być jeden z głównych powodów, dlaczego Amerykanie mają takie, a nie inne zdanie. Prawda jest jednak taka, że legionista, ochotnik czy zmobilizowany tak samo przysięgał wierność Führerowi jako zwierzchnikowi sił zbrojnych III Rzeszy. Przysięgał na śmierć i życie walczyć z bolszewizmem, a oto fragment tej przysięgi. W imię Boga przysięgam, że będę walczył z bolszewizmem, bezwarunkowo posłuszny najwyższemu dowódcy niemieckich sił zbrojnych, Adolfowi Hitlerowi. Ale dla nas Polaków to temat bardzo kontrowersyjny i musimy pamiętać o tym, że przecież Łotysze brali udział w pacyfikacji wsi na Białorusi. Także zmobilizowani. Oni także dopuszczali się zbrodni. Część z nich tłumiła także powstanie warszawskie. Ej, jara. Odwiedziliśmy go zaledwie kilka dni przed jego setnymi urodzinami. Laimonis Ezergailis jest na Łotwie bohaterem narodowym. Jednak upamiętnienie służby jego oraz jego towarzyszy z Legionu SS zarówno na Łotwie, jak i na całym świecie budzi kontrowersje. Czy dostał pan wezwanie do Legionu SS, czy też stawił się pan jako ochotnik? Zostałem wezwany. Mój ojciec miał kontakty. Znał się z pewnym niemieckim, wysoko postawionym oficerem. I on mu o mnie powiedział, że grozi mi powołanie do wojska, że dostałem już 5 wezwań. Z pomocą tego oficera udało się przesunąć moje powołanie na jesień. Wtedy przyszedł do mnie ojciec i powiedział: nie mogę cię już uratować. Ile miał pan lat, gdy został pan wcielony do Legionu? Urodziłem się w 23 roku. Legion został powołany wiosną 43. Niech pan to sobie obliczy. W Łotewskim Muzeum Okupacji można zobaczyć oryginał tego dokumentu. To zawiadomienie o poborze Laimonisa Ezergailisa do Waffen-SS, informujące o obowiązku stawienia się w koszarach w wyznaczonym terminie. Muszę wam powiedzieć, że niesamowite emocje towarzyszą nam, patrząc, jak Łotysze obchodzą swój Dzień Niepodległości. I podkreślam to z całą mocą. To święto nie ma absolutnie nic wspólnego z Legionem SS czy z nazizmem. Tak jak my obchodzą swój Dzień Niepodległości, ciesząc się swoją państwowością. A w kontekście tej niepodległości nie można nie wspomnieć o polskich akcentach, bo wiele Polaków i Łotyszy łączy. Łotysze, podobnie jak Polacy, nie mieli szczęścia w budowaniu swojej państwowości. Odzyskali niepodległość dopiero w roku 1918 i wydawać by się mogło, że Łotysze w końcu stworzyli swoje państwo niezależne od wschodniego niedźwiedzia. Ale odwieczny ciemiężca krajów bałtyckich powrócił w czasie II wojny światowej. Związek Radziecki uważał, że państwa bałtyckie to ich integralne republiki. Z kolei dzisiaj decydenci na Kremlu wciąż mówią głośno, że przecież państwa bałtyckie po upadku Związku Radzieckiego zostały osierocone przez Związek Radziecki. Tak jakby ZSRR było matką tych państw, a nie macochą, która karze bez większego powodu, nakładając szlabany.
I trzeba powiedzieć tutaj jedną bardzo ważną rzecz, że w czasie radzieckiej okupacji Łotwy, im więcej było wywózek, im więcej aresztowań, im więcej komunistycznych opresji, tym bardziej wrastały, szczególnie w młodych Łotyszach, tendencje nacjonalistyczne. I tak już bardzo widoczne jeszcze na długo, długo przed wybuchem II wojny światowej. Ludzie mieli najzwyczajniej w świecie dość Rosji, dość caratu, dość komunizmu. Chcieli żyć wolni. I kiedy wchodzili na Łotwę Niemcy, to witani byli w tym kraju kwiatami, z nadzieją i entuzjazmem, bo duża część społeczeństwa wierzyła w to, że to właśnie Niemcy pomogą wyzwolić Łotwę spod komunistycznego buta, wyrzucić stąd Związek Radziecki i pomóc Łotyszom zacząć żyć w niepodległym państwie. Pokładali w tym bardzo duże nadzieje, co Hitler i Himmler po prostu wykorzystali. W roku 1943 z rozkazu Adolfa Hitlera przy wykonaniu Heinricha Himmlera powstaje Łotewski Legion SS. Legion, który powstał później niż zbrodniarze z Arajskommando, bo Arajskommando było czymś zupełnie innym. Ta formacja, Arajsowcy, byli szkoleni głównie do pomagania Niemcom w ludobójstwie. Chciałem pana zapytać, czy pamięta pan treść przysięgi, jaką składał pan w Legionie? Nie pamiętam. Jeśli mnie pamięć nie myli, czegoś takiego nie było. Ale musisz zrozumieć, że to głównie zależało od dywizji, do której należałeś. Zdaje pan sobie sprawę, jak SS odbierane jest na świecie, że jest to kontrowersyjne. Spośród wszystkich 160 tysięcy z nas żaden nie zadawał żadnych pytań. Jeśli dostałeś list od lekarza stwierdzający, że jesteś niezdolny do walki, lub jeśli komisja cię odrzuciła, wracałeś do domu. Ale ci, którzy przeszli komisję, mieli rozkaz wstąpienia. Nie było żadnych wymówek. Dziś Laimonis Ezergailis za służbę w 15. Dywizji Grenadierów SS nosi państwowe ordery, choć bezpośrednio po wojnie śledziła go komunistyczna tajna policja. Rzecz dzieje się po wojnie. Na jakiejś imprezie podchodzi do mnie mężczyzna i zaprasza na bok. Przedstawia się. Jestem szefem tajnej policji w Dobele. Powiedział mi otwarcie. Przez 13 lat pracował nad tobą pewien mężczyzna, który był do ciebie przywiązany. Monitorował to, gdzie byłeś, o czym rozmawiałeś i jak się zachowywałeś. Przez 13 lat obserwowała mnie tajna policja. Zmuszeni do wyboru między Niemcami a Rosją, wybrali Niemcy, bo wolą cywilizację zachodnią. Władza Niemiec jest dla nich mniejszym złem z dwojga. Ogromny wpływ na taką postawę wywarła na nich sowiecka okupacja. Uważają walkę z Rosją za narodowy obowiązek. To słowa Adolfa Axa, Obergruppenführera, dowódcy 15. Dywizji. Idealnie obrazują one, jaką nienawiść do Związku Radzieckiego czuli szczególnie młodzi Łotysze. Ale musimy pamiętać, że na około 150 tysięcy Łotyszy w poszczególnych batalionach policyjnych, pomocniczych i dwóch dywizjach 15 i 19 mniejszość stanowili ochotnicy. Ci, którzy poszli na ochotnika, byli zmotywowani, aby walczyć ze swoim odwiecznym wrogiem, Rosją. Dodatkowo Niemcy bardzo chętnie pokazywali Łotyszom masowe groby i zbrodnie, jakich dopuszczało się NKWD. Wszystko po to, aby w głowach młodych ludzi zrodzić nienawiść do Związku Radzieckiego, aby ta niechęć eksplodowała i wylała się także na froncie wschodnim. Nasz rozmówca, członek Legionu SS, Laimonis Ezergailis, on także mówił, że nie miał wyjścia. Nie chciał iść do wojska, a przed poborem chciał uratować go jego ojciec. Pobór od 1943 roku był powszechny. Himmler potrzebuje mięsa armatniego.
Ezergailis jest jednym z tych łotewskich weteranów, którzy w 1944 przez 6 krwawych tygodni bronili miejscowości Bauska przed Armią Czerwoną. Obsługiwałem moździerz kaliber 20 mm. Kiedy Rosjanie po raz pierwszy podeszli, wystrzeliłem kilka pocisków. W końcu skończyła mi się amunicja. Pobiegłem do dowództwa i zapytałem, co mam teraz zrobić, czy mają jeszcze pociski. Odpowiedzieli, że nie mają już pocisków. Zabrałem kilka granatów ręcznych i postanowiłem się przeczołgać do pozycji wroga. Ale Rosjanie mnie wyczuli i nagle nad moją głową rozpoczęło się niekończące gradobicie kul. Ale widzisz, granatu ręcznego się nie pozbędziesz, nie podnosząc ręki do góry. Rzuciłem granat i poczułem mocne uderzenie w rękę. Upadłem na ziemię. Widziałem tylko krew. Kula przeszyła moją dłoń, gdy rzucałem granatem. Młodzi mężczyźni z roczników 19-24 stawiali się na wezwania w komisjach wojskowych na badania lekarskie i tam musieli podpisać tak zwaną kartę ochotnika. Ale stawiano ich przed wyborem. Albo podpisujesz tak kartę tak zwanego ochotnika, albo roboty przymusowe. Tak mówił też Ezergailis, nasz rozmówca, członek Legionu SS. Czy faktycznie tak było? Tak. I potwierdza się to w słowach innego legionisty. Kazano nam złożyć na piśmie oświadczenie o dobrowolnym wstąpieniu do formacji. Jeden z rekrutów odmawiał podpisania deklaracji. Oficerowie bezskutecznie namawiali go i grozili nawet karami. Wreszcie pozwolili odejść. Stwierdzili, że podpis nie ma znaczenia, a on w każdym razie zostanie zmobilizowany. Prawie stuletni SS-man mówił, że był artylerzystą. Toczył ciężkie boje z Armią Czerwoną. Był nawet ranny. Mówił o Sudetenland, o swojej służbie w Czechosłowacji. Mówił także o tym, że wykonywał rozkazy. Wierzyliście, że Niemcy pomogą wam odzyskać niepodległość? To nie jest pytanie, jakie zadaje się na wojnie. To nie jest kwestia wojny. Nikt z nas nie myślał o takich rzeczach. Kiedy jest się w Legionie SS, robisz to, co ci każą. A takie pytania są prawie nieistotne. Czy pan wierzył w nazizm i Hitlera? Cóż za zbędne pytanie. Nie ma potrzeby zadawania zbędnych pytań. On był takim samym typem oszusta, z jakim się teraz borykają na Ukrainie. Z tymi samymi motywami. Nie można mówić, że łotewscy żołnierze Legionu SS nie popełniali zbrodni, bo do takich dochodziło, nawet jeśli stworzone były w większości z poborowych. Próbowaliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o naszym rozmówcy, o tym, gdzie służył, gdzie walczył. Nie mamy żadnych dowodów, że brał udział w walkach na Wale Pomorskim, konkretniej we wsi Podgaje w styczniu 1945 roku. Bo to właśnie tam 15. Dywizja, której Ezergailis był żołnierzem, najprawdopodobniej dopuściła się potwornej zbrodni. Otóż gdy Podgaje zostało zdobyte w lutym 1945, kurz wojenny opadał, a III Rzesza chyliła się ku końcowi. Odnaleziono w miejscu walk szczątki pogorzelisko spalonej stodoły. Odnaleziono też szczątki 32 bestialsko zamordowanych jeńców Ludowego Wojska Polskiego. Zwłoki były spalone, a ślady na rękach wskazywały, że ofiary miały krępowane ręce drutem kolczastym. I wszystko wskazuje na to, że to właśnie Łotysze dopuścili się tej zbrodni. Choć niektóre głosy z Niemiec mówiły, że tej zbrodni w rzeczywistości dopuściło się albo Ludowe Wojsko Polskie, albo Sowieci, ostrzeliwując ogniem artyleryjskim stodołę, w której byli żołnierze. Po krótkim czasie koledzy nasi, między innymi chorąży Zdzisław Pilawa, wrócili zmasakrowani, z połamanymi nogami i rękami, niektórych przyniesiono. Widząc, że czeka nas to samo, postanowiliśmy zorganizować ucieczkę.
Nie było wyboru. Chcieliśmy dać szansę tym, którzy mogli jeszcze o własnych siłach ratować życie. You see any war crimes? Czy podczas swojej służby widział pan zbrodnie wojenne? War crimes. Byłem w artylerii. Artyleria, ale nie. Nie było absolutnie żadnej przemocy. Nekādas vardarbības. Es tik brīnos par to. Czy wy w Legionie, czy wy żołnierze, wiedzieliście, co Niemcy robią Żydom, że ich mordują? No, zinat, tas ir atkal tād pārāk speciāls. Widzisz, to zbyt szczegółowe pytanie. W czasie wojny krążą różne plotki. Dopiero teraz poznaliśmy całą prawdę. No, tagad arī redzam, kas notiek Izraēlā. Tak jak mówiłem, nie mamy żadnych dowodów na to, że Ezergailis był w tym miejscu. Nie mamy żadnych dowodów, że kiedykolwiek dopuścił się zbrodni wojennej. Postanowiliśmy zapytać go wprost, czy podczas wojny zdarzyło się coś, czego żałuje. Za kilka dni będzie pan obchodził swoje setne urodziny. Czy jest coś, czego pan żałuje w swoim życiu? Ja tu jesteś kogoś mobilizować. Jeśli jesteś zmobilizowany, jeśli nie zgłosiłeś się na ochotnika, nie możesz samodzielnie podejmować decyzji. W Legionie nie miałeś wolności wyboru. Jeśli zostałeś powołany, robiłeś to, co ci kazano, a nie co chciałeś. Moje doświadczenia są różne. Za wami leży moje zaproszenie na Święto Niepodległości. Wie pan, ja też mam order Westharda. Jest przechowywany w muzeum. Rozmawiałem z dyrektorem i zapewnił, że mi go odda, żebym mógł się nim trochę pochwalić na uroczystościach. Nie byłem osobą, która siedziała z boku. Byłem w Ameryce i widziałem cały świat. Naprawdę nie mam prawa narzekać. W całej historii łotewskiej kolaboracji z Niemcami kluczowa jest jedna rzecz. Że czym innym był Legion, który miał głównie pomagać wojskom niemieckim w walce z Armią Czerwoną, czyli miał strzelać do ludzi, którzy jednak trzymali broń w ręku. A czym innym byli ochotnicy, którzy wyspecjalizowali się w polowaniu na Żydów, na tych, którzy broni mieć nie mogli. Takim człowiekiem był Wiktors Arajs. Młody student, 24-latek, zafascynowany Hitlerem i nacjonalizmem. Człowiek, który wierzył, że całe zło, jakiego doznała Łotwa, było winą bolszewików i Żydów. Wiktor Arajs widział postępy Wehrmachtu. Każdy sukces na froncie wschodnim powodował w nim poczucie, że chce przysłużyć się dla wspólnej idei tysiącletniej Rzeszy i Führera Adolfa Hitlera. I on sam zgłosił się do dowódcy Einsatzgruppe A i zaproponował mu stworzenie Sonderkommando, złożonego tylko z ochotników, które pomoże w łapaniu Żydów. Ten człowiek dopuścił się potwornych zbrodni. Na swojego adiutanta wybrał Herberta Zukursa, bestię w ludzkiej skórze. My byliśmy strasznie ciekawi, czy nasz rozmówca, członek Legionu SS, Ezergailis, wiedział o tych zbrodniach, czy wiedział o Auschwitz, o Holokauście. I posłuchajcie jego odpowiedzi. Czy wiedział pan o obozach koncentracyjnych? Podczas służby w Legionie nie byłem w obozie. Ale czy wiedział pan o istnieniu takich obozów? W czasie wojny takie rzeczy to tylko plotki. Można w nie wierzyć lub nie. Jeśli chodzi o ten konkretny temat, jeden mówi jedno, drugi co innego. To, co się naprawdę wydarzyło, mogli poznać tylko ci, którzy tam byli i widzieli to na własne oczy. Właśnie taki był ten okres. Wiele rzeczy było wiarygodnych, a wiele nie. Dopiero teraz wszystko wiemy.
książce Richarda Rhodesa Mistrzowie Śmierci Einsatzgruppe jest fragment, jak Wiktor Sarajs mówi swoim żołnierzom, w jaki sposób mają mordować dzieci. Tłumaczy im, że należy dziecko delikatnie podrzucić i strzelić w powietrzu, bo gdy położą dziecko na kamieniu, kula może od niego się odbić i rykoszetem trafić kolegę, który stoi obok. Wiktor Sarajs po wojnie pracował dla MI6 i dopiero końcem lat 70. został skazany na dożywocie. On został skazany, bo był zbrodniarzem. Musimy pamiętać, podkreślam, że czym innym było Sarajs Komando, a czym innym były legiony złożone ze zmobilizowanych żołnierzy. Zresztą, Trybunał Norymberski rok po II wojnie światowej uznał organizację Waffen-SS za zbrodniczą. Doszedł też do wniosku, że zbrodniarzy należy ścigać, z wyjątkiem tych, którzy do SS, tak jak Łotysze, trafili z poboru. A oto treść tego dokumentu. Jednostki bałtyckiego Waffen-SS, Legiony Bałtyckie, należy uważać za odrębne i różniące się od niemieckich SS pod względem celów, ideologii, działań i kwalifikacji. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o wypowiedziach Ezergailisa. Jesteśmy tego naprawdę bardzo ciekawi. Widzimy się w następny czwartek o godzinie 20:00. Do zobaczenia.